Okej, no moja gęba nie jest zbyt interesująca, żeby ją oglądać, park jest bardziej. Więc tak to wygląda. To jest brama boczna. I tu jest takie typowe parkowe alejeczki. No jak mówiłem, na Złotej Górze byłem. W sumie mógłbym zahaczyć o tą drugą wieżę, typowo na paprotni tam. No ale już mi się nie chciało, w sumie nie chciało. No nie wyjeżdżałem nigdy z tamtej strony Złotej Góry. Więc sobie wyjechałem, a załapałem się za jakimś rajdem tam janowickim. Teraz sobie jadę po parku i tak wygląda park Chopina. Mamy tu zwierzyniec, mini zoo. Tu są alejki. To jest za dzieciaka, dużo tu się spędzało. Brama tylna. No tu jest drzewostan. Tu jest o taka fajna lejki też w parku. Można spokojnie rowerem pojeździć. To jest bardzo pięknie jesienią. Kiedyś też przyjadę rowerem i wam pokażę. Wyjście poczne na pomniki związane z walecznością. Tu mamy ten cały nasz parkowy zwierzyniec. Tu są jakieś świnki. Dzik wietnamski. O. Tu mamy konia. Mamy też jakieś bawoła. To są jak, a tu coś jest chyba chwilowo z tych świn, nie ma zwierzaka. A tu jest świnka wietnamska, ale poszła chyba spać, się zamknęła. O, chyba zwierzaki już się poszły spać, bo się pochowały. O, emu. Więc tak to wygląda tu w tym parku. Jest godzina 19:23. Chyba będzie trzeba też się już dzisiaj powoli zbierać, bo jutro od rana latam. Jak zwykle w parku jakieś występy, jest pan z kawą, lodami. No dzieje się, dzieje się. Idziemy sobie zobaczyć Daniela. I powoli będę też się zbierał już do domku.
Tu taki biedny, samotny. No Stefan, co tam? O, tu masz kolegę Stefan. Tam już jest całe stado. To jest część parku, którą udało mi się wam pokazać. Nic, miłego wieczoru.